substratów w reakcjach chemicznych przedstawionych za pomocą równań, następnie określić najprostszy stosunek masowy, w jakim reagują ze sobą. Ok, No i zaczynamy od pierwszego przykładu, i że mamy substraty. Nazwy substratów, czyli magnez i jod. I teraz szukamy sobie magnezu. Magnezu mamy 24 unity. Do z drugiej strony mamy i, czyli j. Ale zwróćcie uwagę, że ten j musimy wymnożyć razy 2, czyli robimy sobie w zaokrągleniu 127 razy 2 unity i to nam daje. 24, bo unity z unitami się skracają, do 254. Ok, i teraz dzielimy to sobie najpierw na 2 i otrzymujemy 12 na 127. Teraz sprawdzamy, czy skraca nam się to na inną liczbę. 1 dodać 2 to 3, czyli dzieli nam się to przez 3. 1 dodać 2 to 3, dodać 7 to 10. Czyli nam się to nie skróci. Więc stosunek masowy to 12 do 127. I teraz tutaj. To są substraty, czyli mamy tlenek miedzi 2, ponieważ tlen w tlenkach ma wartościowość 2. I nie mamy tutaj żadnych indeksów stychiometrycznych. To oznacza, że ta miedź też musi mieć wartościowość równą 2. No to jeszcze raz. Tlenek miedzi 2 i wodór, a dokładniej cząsteczka wodoru. Liczymy masę cząsteczkową i mamy tlen, czyli 16 unitów, dodać. Masa miedzi 64 unity. 64, dodać 16 to 80 unitów. Dodać. I tutaj mamy wodór. Wodór waży 1 unit, no to 1 razy 2, bo tu mamy dwójkę, to 2 unity. Skracamy jedno i drugie na 2 i otrzymujemy 40 do 1. Teraz tutaj mamy cząsteczkę wodoru, cząsteczkę tlenu albo po prostu wodór i tlen. I uwaga, tu mamy 2, czyli będziemy to brać pod uwagę. Więc tu jest 2 razy 2 to 4 wodory, czyli będą 4 unity. Do i tutaj te 16 wymieszamy razy 2 do 32 unitów. Jedno i drugie. Skracamy przez 4 i otrzymujemy 1 do 8. I teraz tutaj mamy azot i wodór, czyli będziemy mieć 2 razy masa azotu, czyli 14 unitów, 28 unitów do 3 razy 2 to 6 wodorów, czyli 6u. Skracamy jedno i drugie na pół i otrzymujemy 14 do 3. Lecimy dalej. Tu już strasznie dużo w pamięci trzeba liczyć, więc wypiszmy to sobie z boku, że mamy masę w ogóle 2, C, E, O. 3, czyli 2 razy masa chromu, która w zaokrągleniu wynosi 52 unity. Dodać 2 razy 3, czyli 6 razy masa tlenu. Wymnażamy. Dodajemy. Zatem mamy 200 unitów do i mamy 3 masy węgla, czyli 3 razy 12, 36 unitów. Unity nam się skracają. Dzielimy to przez 4, 50 do 9. Bardziej skrócić się już nie da. Teraz tutaj. Aha, co to w ogóle jest? To jest tlenek chromu. Chrom ma różne wartościowości. Tlen, tlenka ma wartościowość 2, ale nie ma tutaj dwójki, tylko pojawia się trójka. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z wartościowościami parzystymi i wtedy robimy 3 razy 2, czyli 6. Jest to tlenek, chromu 6 i węgiel. Tutaj magnes i brom. Masa magnezu to 24 unity do masa bromu razy 2, czyli 80 razy 2, 160 unitów. Skracamy sobie przez 8, 3 do 20. Już mieliśmy chrom, mamy tutaj 52, to wiemy, że to będzie 104.

Tlenek miedzi 2, bo tutaj jest dwójka. Tutaj też musi być dwójka, bo nie mamy nic. I uwaga, to jest jeszcze razy 2. No to mieć w zaokrągleniu 64, dodać tlen, czyli 16, 64, dodać 16 to 80 razy 2, 160 unitu. No tutaj prosto bo to po prostu pojedyncza masa węgla, 12 unitów. Jedno i drugie skracamy sobie przez 4 i otrzymujemy 40 do 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.